Cześć, witam Was. Już za kilka dni we Francji rozpoczyna się euro. Także dzisiaj jestem na stronie sport.pl, gdzie jest taki fajny program, który nazywa się Wytypuj zwycięzcę euro 2016. No i właśnie można tu sobie przesymulować cały turniej, i tak też dzisiaj zrobię. Link będziecie mieć w opisie tego filmika. I też fajnie byłoby, gdybyście też sami sobie przesymulowali swoje euro w tym programie i napisali w komentarzu, co Wam wyszło. No a ja zaczynam. E, mamy grupę A, Francja, więc gospodarz Szwajcaria, Albania i Rumunia. W pierwszym meczu Francja gra z Rumunią, no i tu myślę, że może za zacząć się od sensacji, bo Rumunia pierwsza szczeli gola, ale później Francja po zimnym prysznicu e, szczeli 3 gole i wygra 3-1, w drugim meczu Albania kontra Szwajcaria, Remis 1-1 Rumunia, Szwajcaria. Rumunia będzie się długo bronić, ale w końcówce Szwajcaria szczeli gola no i wygra 1-0. Francja, Albania. No tu tutaj Francja musi ten mecz wygrać, także 3-0 będzie. Rumunia, Albania. Długo tu będzie remis, ale jednak w końcówce Albania szczeli gola i to właśnie ona to spotkanie wygra. Szwajcaria, Francja. Tutaj będzie remis 1-1. Także na koniec pierwsze miejsce Francja, druga Szwajcaria, trzecia Albania, Rumunia ostatnia. Grupa B. Walia kontra Słowacja. Długo tu będzie remis 1-1, ale w końcówce Bale pomknie skrzydłem i strzeli dla Walii na 2-1. Anglia-Rosja. Anglia wygra 1-0, ale po bardzo, bardzo słabym meczu. Rosja-Słowacja. No tu będzie remis 0-0. Anglia-Walia. Derby Wielkiej Brytanii, Anglicy je wygrają 2 do 1. Rosja, Walia, tutaj coś czuję, że będzie remis, więc damy 1-1. No i niech będzie sensacja: 3-2 dla Słowacji, a czemużby niby nie? Anglia, pierwsza, druga, Walia, trzecia, Słowacja, a Rosja wraca do domu. No i mamy wreszcie grupę C: Polska kontra Irlandia Północna, także 3-1. Polska to wygra. Niemcy-Ukraina, tu sensacji na pewno nie będzie. 2-0 dla Niemiec. Ukraina-Irlandia Północna. Ukraina wygra to 1-0. Mamy mecz Niemcy kontra Polska. Pierwszego gola szczelą Polacy, ale Niemcy, jak to Niemcy szczelą gola w końcówce i będzie remis 1-1. Ukraina-Polska, bardzo zacięty mecz, ale Polska wygra 1-0. No i Irlandia Północna kontra Niemcy. Irlandczycy już właściwie bez szans na awans, a Niemcy będą się rozpędzać, więc e, rozgromią Irlandię 4 do 0. No i na koniec Niemcy i Polska po 7 punktów, ale to jednak Niemcy będą niestety na pierwszym miejscu dzięki lepszemu bilansowi. Ukraina trzecia, a Irlandia Północna ostatnia. E, mamy grupę D: Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Czechy. No bardzo ciekawa, mocna grupa. Turcja-Chorwacja to będzie bardzo emocjonujący mecz. Dużo goli, no i Turcja wygra 3-2. Hiszpania wygra z Czechami 2-0. Czechy kontra Chorwacja. Czesi będą walczyć, ale jednak przegrają 3-1. Hiszpania-Turcja, no tutaj będzie 1-0 dla Hiszpanii. Czechy-Turcja. Coś czuję, że będzie remis 1-1. No i w ostatnim meczu Chorwacja kontra Hiszpania. Hiszpania już wywalczyła awans, natomiast Chorwacja będzie walczyć, więc po emocjonującym meczu będzie remis 2-2. No i Hiszpania będzie pierwsza, druga Turcja, która będzie miała tyle samo punktów co Chorwacja, ale oni, Turcy, będą drudzy, bo wygrali w meczu bezpośrednim. No a trzeci, Czesi wracają do domu. Grupa E, Belgia i Włosi, czyli faworyci, oraz Szwecja i Irlandia. W pierwszym meczu, Sory Irlandczycy Al-Ibra zapakuje hat Hatryka i Szwecja wygra 3-0. Belgia, Włochy z dużej chmury, mały deszcz, a więc remis 0-0. Włochy pokonają Szwecję 1-0, a Belgia 2-0 pokona Irlandię. Włochy zremisują na koniec z Irlandią 1-1, no a Belgia 3-1 pokona Szwecję. Sory Ibra. Pierwsza będzie Belgia, drugie Włochy, trzecia Szwecja, Irlanda, Irlandia na końcu, no i ostatnia grupa F, tutaj mamy Portugalię, a poza tym Austrię, Islandię i Węgry. Pierwszy mecz Austria kontra Węgry, Austro-Węgry, no tu będzie remis 1-1. Portugalia, Islandia. Islandia była czarnym koniem eliminacji, ale tu Ronaldo zapakuje im hat -trika i Portugalia wygra 3-0. Islandia Węgry jedne z słabszych drużyn w tym turnieju, ale bardzo często w meczu takich teoretycznie słabszych drużyn pada dużo goli, więc tu niech będzie 3 do 3. Abo co? Czemu nie? Portugalia Austria remis 1-1. Islandia kontra Austria. Sorry Islandia, ale Austria to wygra 2-1. Węgry, Portugalia, no tutaj sensacyjnie, Węgry urwą po, y, punkty Portugalii i będzie remis 1-1, a więc pierwsze miejsce dla Portugalii, druga Austria, trzecie Węgry, Islandia czwarta. No i mamy ranking drużyn z trzeciego miejsca, tu cztery najlepsze przechodzą dalej, a więc są to Chorwacja, Słowacja, Albania oraz Węgry. No a niestety, Szwedzi i Ukraińcy już się muszą pakować do domów. No, i mamy fazę Pucharową 1-8. Szwajcaria-Polska, Pol więc Polska już w pierwszym meczu. No i Polacy wygrywają to 2-1 po golach Lewego i Milika. Hiszpania-Węgry no, tu sensacji nie będzie. Hiszpania wygra to 4-0. Anglia-Albania no, Anglia wygra 3-0. Innej opcji nie, nie może być. Portugalia-Włochy no, tu będzie bardzo emocjonujący mecz. Będzie 1-1, później będzie dogrywka, no i rzuty karne, a w nich bohaterem będzie Gigi Buffon e, i Włosi awansują do ćwierćfinału, a Cristiano niestety poleci do domu. Niemcy wygrają ze Słowacją 2-0, ale to będzie ciekawy mecz, bo Niemcy będą chcieli wziąć odwet, bo przegrali ze Słowacją kilka dni temu w meczu towarzyskim, e, no i go wezmą. Belgia, e, Turcja. Faworytem będą Belcy, ale jednak po emocjonującym meczu to Turcy awans awansują. 3-2 dla nich. Francja, Chorwacja. Będzie 2-2, ale w dogrywce Dimitri Paye szczeli pięknego gola z wolnego, i Francja awansuje do ćwierć finału. Walia, Austria. Tu będzie remis, ale w dogrywce Bale. Strzeli gola i Walia awansuje dalej. No i mamy finały. Polska, Hiszpania. Tutaj będzie remis 1-1. A pokarnych Polska. Polska awansuje dalej. No a czemu by nie? Anglia, Włochy. Ciekawy mecz. Włosi zmęczeni po meczu z Portugalią. Anglia to wykorzysta i wygra 2-0. Niemcy, Turcja. Ciekawy mecz, bo pamiętacie przecież ile Turków mieszka w Niemczech, ale to jednak Niemcy wygrają 1-0. Francja walia, sorry Bale, ale Francja awansuje do półfinału. No i mamy półfinały. Polska kontra Anglia. Miliony polskich kibiców przed telewizorami, ale jednak niestety już w piątej minucie, po błędzie naszej defensywy Kane strzeli gola dla Anglii. Później Polacy cały czas będą napierać, będą atakować, próbując wyrównać, ale niestety w końcówce Jamie Wardy szczeli Golana 2-0 i to niestety Anglia awansuje do finału, ale Polakom należą się wielkie słowa uznania za heroiczną walkę. Drugi półfinał Niemcy, Francja. Francja wygra 4-0. Na no czemu by nie? Niby nie. Przecież Niemcy w półfinale na mundialu strzelili 7 goli Brazylii. No to czemu taka Francja nie ma szczelić Niemcom 4? No i mamy finał. Anglia kontra Francja. Będzie tutaj remis 1-1. Będziemy mieć dogrywkę. I w 120 minucie meczu, jak już wszyscy będą czekać na karne, to Francja będzie miała rzut wolny. Do piłki podejdzie nie Paje bo już nie będzie go na boisku, a pogba i uderzy, i szczeli gola, i Francja to wygra, i sięgnie po tytuł mistrza Europy. Także tak to euro będzie wy wyglądać według mnie. Też jestem ciekaw waszych typów, więc e, napiszcie proszę w komentarzu pod tym filmem, jak wy typujecie, kto wygra, e, gdzie Polska zajdzie, kto będzie czarnym koniem tego e, turnieju. Także. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!